No, cześć, cześć, cześć. Witajcie w kolejnym dniu. Brak karty pamięciowej i zaś musiałam na dół zlecieć. Ja już jestem umalowana i gotowa do drogi, bo muszę Dorotę odwieźć na autobus. Zobaczymy, czy w ogóle da się pojechać, nie da się pojechać. Bilety niby zakupione, ale to piorun wie. Chodź, kicia. No, come on. Kotek. Koteczek. I ziewający, ziewająca panna młoda, chciałoby się powiedzieć. Dzień drugi. Znaczy trzeci, bo tam trzeci vlog nagrywam, w sumie dzień drugi. Miał. Chodź, też wariujesz? Chodź. Przytul się tu, chodź. Nie, to już. Słyszycie? Jaka to jest małpa wyrodna i tylko gada i wrzeszczy, jak coś jej się nie podoba. Coś jej się nie podoba, to gada i wrzeszczy. Taki to kot. No, a zaplanowane nic do zrobienia, niewiele. Tak, nie. Więc będziemy próbować zająć sobie, no już nie wiem, czy siebie, czy kota pokazywać, kota lepiej. Zająć sobie czasoprzestrzeń. Nie? Zobacz tutaj, Dziunia. Tu ciocie są. I wujki. Wujki i ciocie. Taki miziak. Hej ho, jesteśmy z Dorotą na kwarantannie. Na kwarantannie w aucie. W aucie. Na dworcu Łódź Fabryczna. Powiem wam, że tak, z tyłu stoi jedno auto prywatne. Tutaj stoi drugie. Reszta tylko taksówki i my. Zobaczymy, czy się dostaniemy do autobusu, znaczy czy Dorota się dostanie. No, a Fabryczna pusta. No, zawsze jest pusta. Ale dzisiaj wyjątkowo nikogo nie ma. A ze stresu to mi się żygać chce. No. Trochę tutaj go poustawiałam, ale zobaczcie. Mogę mieć tak. Mogę dodać swoją buźkę. O, jestem widoczna. A ponadto. Proszę bardzo. I kolejne runki będą się pojawiały, które będę tłumaczyć. I to wszystko trzeba było tutaj w tym poustawiać. To są wszystkie możliwe runy. I się je robi widoczne, niewidoczne. O, albo stół karty, albo sama ja. No, to tak. Jeszcze jedna plansza musi dojść. Taka, żeby była po prostu runiczna. Ale to jeszcze ją zrobię, już tam jedną planszę. To damy radę. Także poustawiamy, słuchajcie, na kurs runiczny. No, posiedziałam w biurze. Zrobiłam. O, poczekajcie, bo telefon mi się włącza. Zrobiłam porządek w lodówce. Chyba będę tak etapami robić porządki. A teraz jadę do domu zobaczyć, co tam się dzieje. Wzięłam się od kuchni, ręce mi jakieś zrobiły od środków detergentów. Dziwaczny. Ale lodówka zrobiona, trochę przetarte. Jutro dotrę, może coś tam odkurzę. I będę tak po trochu sprzątać. Se nie ma co, to znaczy jest co robić, ale se nie ma co robić inaczej, to se chociaż posprzątam. A teraz się zbieram i lecę do domu. Hej ho. Patrzę, jak was ustawić, żeby chociaż trochę, żebyście nie polecieli. Tu się chyba nie da. Mam taki łapacz na telefon. Trochę zadziałał. Zobaczymy. Jadę do domu. To stwierdziłam, że starym dobrym obyczajem można będzie z wami pogadać. Muszę uważać, żeby nie przypierniczyć w drzewa. Jadę
sprawdzimy. Wyjadą auta. Poczekamy chwilę. No i cóż. A że jest dosyć pusto, to widzę, że nie ma źle. Ale ludzie chodzą. To nie jest tak, że całkiem nie. Także ja też myślę, że ta kwarantanna to bardziej na te wszystkie zgromadzenia małolatów, co to niezbyt posłuszne i posłuchane. A my tu dajemy radę. Dobrze. Też jak odwoziłam Dorotę, to nie było jakichś wybitnych... Czekajcie. Dobra. Wybitnych korków w Łodzi. Także się szybciutko zrobiło tu tam. Mam 18 stopni napisane na tym. No jutro ma być 15. Czyli jutro rano sobie nie jadę do biura, tylko sobie posiedzę na tarasie i się trochę poopalam, połapię słońca, a potem po południu pojadę, żeby zrobić porządki w postaci dalszego wyczyszczenia czegoś w kuchni. Ja teraz zrobiłam lodówkę, tak przetarłam trochę blat, trochę szafki, firany patrzam czyste, za bardzo nie ma co, do okien nie mam tego, nuty i nastroju, ale zobaczymy jak będzie jutro, po prostu popatrzamy, można sobie po trochu poczyścić jakieś rzeczy, nie? Głupio wychodzi, że przed świętami, bo w sumie nie celebruję i nie myję okien dla Jezusa, ale jak jest kwarantanna, no trochę się poruszać trzeba. Tak mi się wydaje, tak zwyczajnie i po prostu. W sklepach pełno, patrzę. Nie jest źle. Ludzie faktycznie idą tak z jedną torebką, jakiś tam chleb, coś. Samochodów trochę jest, jak widać. Ale ja to się tak przemieszczam teraz. Dom, biuro, biuro, dom. To jeszcze nie posprzątam, ale jak już będzie zrobione, co ma być zrobione, to wam powiem czemu. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie można dom posprzątać, okna umyć. Miałam parapety wymieniane i różne inne rzeczy. Jest straszliwie brudno na zewnątrz. Trudno. Na razie nie opłaca się sprzątać, bo jeszcze pomalowanie pewnej rzeczy, jeszcze coś przy ogródku. Dopiero jak ta brudna robota będzie zrobiona, to wezmę się za umycie tego wszystkiego, bo jest straszliwie, ale trudno. I love you. Odmówiliście mi. Się trzyma ledwo. Na razie jak się trzyma, to jeszcze już idziemy do domu, to jeszcze pogadam. No bo co? Szyby się nie chce trzymać, ten pipsztok. Zdarza się. Teraz oglądacie sufit. A ja zaraz będę w domku, daleko nie jest, także... Także co? Buziaki! Pa, pa. Już w domku, zapuściłam sobie szusz. Sobie oglądam. A obiadek zrobiłam. Obiadek zrobiłam. Mam kisiel, tuszusz, mam kisiel i mam groszek z marchewką i schaboszczak. No dobra, z kisielkiem zbieramy się na górę, bo co? Bo kwarantanno mas. Aha, jeszcze muszę torbę wziąć. Damy radę, damy radę. Proszę bardzo. Dryp, 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 dryp. Dryp, 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 dryp. Tu trochę ogarnęłyśmy z Dorotą. Tu leżą do opalania te. Wiecie. Kanapa złożona, bo Dorota nie śpi, bo pojechała. No, trochę ogarnięta. Lecimy dalej. Do siebie. A co sobie będę? U mnie jednorożec. Słuchajcie, najlepiej się na tym jednorożcu śpi. To jest jakaś naprawdę dziwna sprawa. Jednorożec najlepszy do spania. Najwygodniejszy. O i tyle.
A, i znowu mała paskudnica szafę otwarła. Chodź na tutaj. Kto szafę otwarł? Kto tutaj otwarł szafę, co? Kto otwarł szafę? Jak mnie nie było? Nudziło się kotu? Nudziło się kici? No, pięknie. Chodź, chodź. Już, tak, już nakrzyczałam. Starczy. Dobra. Ło, przetargałam zestaw startowy do mycia różnych rzeczy. Tu pozbieram śmietki. Umyję okno, bo już z tej strony fachury chyba robić nie będą. No i co? I działamy. W Akrzanie były takie duże świece do kupienia. I ja sobie zakupiłam i wypaliłam. I teraz powiem wam, że wzięłam też z Akrzana. One się palą naprawdę 13 godzin. I sobie taki lampion zrobię bezpieczny, antykoci. Przede wszystkim też. O. I sobie będzie ciężko było domyć z kleju, klej był dobry. Ale myślę, że sobie będzie ładnie wyglądało. No, tak też można. Światełek. A takie ładne, jeszcze mokre. Ładne wzory. Trochę posprzątałam znowu. Klej był, ale odkleiłam. Próbowałyśmy przykleić, komputer sobie postawiłam. Będę obrabiać filmy. O, dokładnie tak. I lampionik. A ja już nie przymierzając głowę umyłam. Zmywam oczy. Mam 1,5 godziny do naszego wieczornego filmu. Piżama. Już oblucje zrobione. Po tym całym sprzątaniu. Kot myślę, że zadowolony, ale śpi w fotelu, z tego co ją tam zerkłam, to w fotelu śpi. A ja się będę z wami żegnać. Nie umyłam jeszcze buzi właśnie, ale to zmywam ją takimi jakimiś tam rzeczami do zmywania. I zapraszam na kolejny Kwarantomas. Także pa, pa.